Cześć, witajcie z tej strony Waldo, witam was w kolejnym odcinku u mnie na kanale, a w dzisiejszym filmie najrzadszy schemat w ratowaniu świata, czyli Nocturno, które w tym momencie jest absolutnie nie do zdobycia jako schemat. Nie mówię tu o sytuacji, kiedy ktoś wam kraftuje tą broń, bo oczywiście możecie ją pozyskać w momencie, kiedy ktoś wam ją skraftuje, ale schematu, żeby móc sobie samemu kraftować Nocturno, już totalnie nie zdobędziecie. I teraz tak, był on zawarty wraz z mitycznym pakietem fundatorskim, który odblokowywał się w momencie kupna legendarnego. I nie będę ukrywał, swego czasu za ten mityczny pakiet zapłaciłem ponad 300 zł i nie będę ukrywał, zostałem troszkę wydymany. Mianowicie, w momencie kiedy wyszedł patch 13.20, który sprawił, że ratowanie świata wyszło z bety, wszystkie pakiety fundatorskie zostały usunięte, a posiadacze jakiegokolwiek tego pakietu fundatorskiego dostawali ulepszenie plus jeden poziom rzadkości tego pakietu, więc posiadacze legendarnego pakietu fundatorskiego dostali Nocturno totalnie za darmo. Ja wtedy dostałem 8000 V-Dolców, które totalnie nie rekompensowało kwoty, którą wydałem na ten pakiet fundatorski. Ja nie będę ukrywał, wtedy kupowałem te pakiety po kolei, więc łączny koszt tak naprawdę zdobycia tego Nocturno, no to kosztowało mnie to gdzieś około ponad 700 zł, co na tamte czasy było naprawdę bardzo potężną kwotą. Swego czasu ten karabin szturmowy nie był zbyt mocny w ratowaniu świata, ale w momencie, kiedy wszystkie bronie fundatorskie dostały reworka, to Nocturno otrzymało swój unikalny szósty perk, którego absolutnie żadna inna broń szturmowa w tej grze nie posiada. Ten perk sprawia, że w momencie, kiedy strzelamy z tej broni do celu, to go zaznaczamy, te zaznaczenia się kumulują i w momencie przeładowania Nocturna te wszystkie zaznaczenia wybuchają. Ten wybuch ma pół pola promienia i zadaje 65% obrażeń broni na każde zaznaczenie i potem tracimy te wszystkie zaznaczenia. I teraz tak, ten perk sprawił, że w momencie, w którym Nocturno nie było zbytnio grywane, ja przynajmniej wtedy, w tamtych czasach, kiedy ta broń miała inne perki, nie widziałem zbytnio tego karabinu na misjach, no to sprawiło to, że po prostu Nocturno zaczęło być mocne w ratowaniu świata. I teraz tak, kiedyś ta broń była zbugowana, oczywiście każdy pamięta Nocturno na wodę, które po prostu sprawiało, że te wybuchy były tak zbugowane, że zadawały po prostu tak gigantyczne obrażenia, że wszystko padało po prostu na hita. I teraz tak, grając ostatnio, po prostu zauważyłem coś, co chyba jest zbugowane i mam nadzieję, że uda mi się pokazać dzisiaj wam to w tym odcinku na misjach 160. Ale zanim do tego przejdziemy, no to moi drodzy, z racji tego, że dzisiaj powstał taki odcinek, mam dla was 100 sztuk Nocturne 144 na full perki do rozdania. Co trzeba zrobić, aby wygrać? Po prostu trzeba napisać swój nick z Fortnite'a w komentarzu. Rozlosuję 10 osób, które dostaną 10 sztuk tej broni i po prostu będziecie mogli się nacieszyć tym potężnym karabinem w ratowaniu świata. I teraz tak, przechodzimy na misję, pokazuję wam, co według mnie jest troszeczkę zbugowane w tym karabinie i możecie oczywiście na ten temat wyrazić swoją opinię w komentarzu, także przechodzimy już do tych misji. I teraz tak, jesteśmy na misji 160x4 i to jest ważny moment, abyście się bardzo mocno przypatrzyli. Mianowicie, ja teraz zacznę strzelać z Nocturna, ale w momencie, w którym będę miał aktywne wymiatanie na całego, to albo są zbugowane dźwięki, albo po prostu będę miał zbugowaną szybkostrzelność Nocturna, bo już wam tłumaczę, o co chodzi. Mianowicie, w momencie, kiedy uaktywnimy sobie rockowy riff, to zwiększa nam się prędkość ataku w zwarciu i prawdopodobnie ta prędkość ataku w zwarciu przechodzi na moje Nocturno. Zauważyłem, że to jest właśnie coś takiego dziwnego, więc sobie teraz po prostu zobaczcie, jak Nocturno strzela w tym momencie. Mamy 10 sekund do rozpoczęcia, więc zobaczcie po prostu sami. Ok. I to będzie moje takie porównanie, bo prawdopodobnie gdzieś tam w montażu będę mógł wam ewentualnie to pokazać. I teraz tak, to postawiłem troszkę pułapek, nie będę ukrywał, że nie, żeby mieć aktywny ten rockowy riff. Ale teraz zobaczcie, biorę subwafla, aktywuję. I zobaczcie, co się dzieje. Dobra, znajdźmy sobie jakiś cel. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale dla mnie gołym okiem jest to po prostu albo zbugowany dźwięk, albo po prostu mam zbugowaną szybkostrzelność w tym momencie. I to tylko w momencie, kiedy mamy aktywny rockowy riff. Na innym karabinie szturmowym
tego nie ma. No zobaczcie sami, dla przykładu pociąg do bólu, którego używałem w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi o ten build. I zobaczcie teraz sami, aktywuję sobie rockowy riff i ten karabin nie strzela jakoś szybciej. Przeładujmy go sobie. Ja w ogóle nie powinienem na tunelu stać, ale on szybciej nie strzela. Więc to jest według mnie ciutkie dziwne. Przejdźmy do Nocturna. Okej, okay, tu moby wchodzą w tunel, smasherki. Aktywujmy sobie rockowy riff. Dobra. A to w ogóle nawet nie trafiam. Jest smasher, okej. Okay. W ogóle to ścianę wywaliło. Trzeba to naprawić. Dobra. Usuwamy moby. No zobaczcie, ten po prostu dźwięk albo ta szybkostrzelność jest po prostu zbugowana. Wyleczmy się. Chyba się fala zmieniła. To dobrze, to będę mógł wam to pokazać. Wejdźmy trochę w tą flankę tutaj. Zaflankujmy. No tunel mój wybucha. Okej. Okay. Co się dzieje tutaj? Pokażcie mi to. Okej. Okay. Aktywujmy rockowy riff. I zobaczcie. To po prostu dla mnie to jest po prostu zbugowana ta szybkostrzelność. Nie będę ukrywał, nie mogę zbytnio tutaj poszaleć z moimi wybuchami, bo po prostu wszystkie te osłaniacze tutaj blokują mój damage. Okej, okay, dwie minutki do końca. Zaznaczamy wrogów. No ta szybkostrzelność tego karabinu w momencie, kiedy mamy aktywny rockowy riff, jest niesamowita i to jest według mnie krótkie zbugowane. Okej. Okay. Zobaczcie, jak te moby schodzą z tego karabinu. Jak wszystko wybucha. Niesamowite. Tutaj nie mam swoich trapów niestety. W ogóle jakiś boss jest, okej. Okay. Idziemy do niego, bo on chyba coś tam niszczy na schronie. Wulkaniczny, no dobra. Ja postaram się ewentualnie jakieś ciskacze tu usuwać, moby. Niech oni się zajmują tym bossem. Ale wywaliło. Jakbyście chcieli fajerwerki odpalać, to możecie sobie z Nocturna postrzelać. Bo w sumie nagrywam to w Sylwestra. Zobaczcie, jak to wszystko schodzi po prostu. Okej, okay, jakiś taker. A, leżę. Rockowy riff. Teraz mi się ammo skończy. Masakra jakaś. To jest zbugowane, przynajmniej moim zdaniem. Ja wiem, że może się podniecam jakoś bezsensownie, bo to może być po prostu zbugowane. Dźwięki mogą być, ale no patrząc po tym damage'u, no to osobiście uważam, po tej szybkostrzelności jaką mam, że to chyba nie są dźwięki zbugowane. Okej, okay. Zrobiliśmy misję 160, pierwszą w tym odcinku i jak według zdaniem waszym to wygląda? Czy to jest zbugowane? No moim zdaniem troszkę jest. No i rozpoczynamy kolejną misję. Misja jest to 160 furgon i to co ja zauważyłem to w statystykach ta szybkostrzelność się nie zmienia, więc to tylko i wyłącznie in-game to wygląda. Dobrze, mamy aktywny rockowy riff. Także jeszcze sobie subwafelka zjem, bo aż 40 ich znalazłem. No i rozpoczynamy rozbiórkę pustaków. No nie będę ukrywał, że nie. Mamy tutaj, proszę bardzo, smasherka.
ale z tego co zauważyłem, to na tej misji mamy gościa, który używa najgorszego glitcha w ratowaniu świata. Jeżeli nie wiecie, co to jest za błąd, to warto sobie obejrzeć film na kanale i tam pokazuje, co ten glitch potrafi zrobić. Z racji tego, że jeżeli gracie w RS-kę i nagle wam zlaguje troszkę gierkę, no to wiecie, z czym to się je tak naprawdę, bo po prostu to powoduje. Okej, jedziemy z pustakami. Okej. Ale damage, muszę wam powiedzieć, naprawdę niesamowite to jest. Jak macie ten aktywny, ten rockowy riff, to już w ogóle miazga. A to są 160, moi drodzy, więc to nie są jakieś proste misje. Noki, widzę, że moje nocturno już powoli tutaj się niszczy, więc zaraz będę musiał sobie drugie zrobić i chyba teraz to zrobię. Przecież ja nocturno mam na samym początku, bo jest 144. A ja jak idiota szukam, no. Trzeba tutaj ewentualnie coś na dachy postawić, bo z tego co widzę, to niestety, ale rzucają czachomiotki. Proszę bardzo, ja sobie zostawię tutaj troszkę tych przeciwlotek, o ile jeszcze mam. Troszkę mam, no to tak ze 4, z 5 z tej strony, żeby wszystko było wiadome. Oki. Rokowy riff aktywny. I smaszerek sobie wybuch, proszę bardzo. Oki. Ale wybuch, ten smasher, piękne to jest. Po prostu wręcz piękne. Oki. Najważniejsze, pamiętajcie, jak strzelacie z tego karabinu, to żeby moby stały gdzieś tam w grupie, po prostu naznaczacie i je wybuchacie. W sumie można by było to odpalić jeszcze raz znowu. No bo w sumie z jednej strony mamy ładnie zbudowane. Damage wchodzi jak w masło, widzowie. Jest taker? Nie ma takera, proszę bardzo. Te wybuchy z tego nocturna są naprawdę OP. Jak dużo macie mobów w jednym miejscu, to po prostu jest to miazga. Okej, dostaję potężny damage. Ale jak rzucają, ej, bardzo mocno rzucają. Jest od cholera tych czachomiotek teraz tutaj na tej fali, więc będzie trzeba je bardzo szybko eliminować. Ale jak ja zdechłem, nie wiem. Nawrzucały mi, że tak mogę powiedzieć, okej. Okay. Mamy tutaj troszkę tych mobów, ze 3 czachomiotki, okej. Okay. Ja może wyjdę z tego tunelu. Się ustawię może gdzieś indziej, ale to jak one tutaj rzucają. Ej, to jest po prostu masakra jakaś. Dobra, ja tam idę. Idę je eliminować, bo przecież zaraz przegramy. Okej. Okay. Proszę bardzo. Rockowy riff. Ale te czachomiotki rzucają. No to do końca ja już się chyba sam nie podniosę. Miejmy nadzieję, że może mnie tu chłop jakiś podniesie. Widzę, że biegnie w moją stronę. Super, dziękuję ci ślicznie. Jesteś naprawdę koleżeński. A, ale wybuchło. Okej, okay, ustawmy się gdzieś tutaj. I walimy. Do tych czachomiotek też, bo one naprawdę są irytujące. Okej. Okay. Taker wybuch. Jest ciskacz. Ciskacz też wybuch. Nie powinienem w sumie stać na tej osłonie tutaj. No bo nie będę ukrywał, jak mi czachomiotki zaczną tu rzucać, to po prostu będą gdzieś tamtędy przychodzić, dlatego byśmy nie chcieli. Dobra, widzę, że plazmatyk z chargerem chłop tutaj strzela. Ja się może ustawię z tej strony. Zostało 20 sekund do końca. Misja? Bardzo easy, nie będę ukrywał, że nie. Jak sobie ładnie zbudujecie, to misja naprawdę bardzo szybko przebiega. A nocturno? Bardzo mocny karabin, naprawdę. Bardzo mocny karabin szturmowy, zdecydowanie.
polecam. Jeżeli nie macie, to warto sobie załatwić, bo Nocturno jest naprawdę bardzo mocnym karabinem. Ja znowu zdechłem, misję mamy wykonaną. I tak się prezentuje najrzadszy schemat w ratowaniu świata, czyli Nocturno. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym, czy to Nocturno jest zbugowane, czy nie. Moim zdaniem jest troszeczkę zbugowane, jeżeli chodzi o tą szybkostrzelność z tego tytułu, że po prostu za szybko ten karabin strzela, mając aktywny rokowy riff. W porównaniu do tej statystyki szybkostrzelności, jaką ze sobą reprezentuje ten schemat. Pamiętajcie o tym, że w tym odcinku jest do wygrania 100 sztuk Nocturna. Pamiętajcie o tym, żeby wpisać swój nick Fortnite w komentarzu. 10 osób wygrywa 10 sztuk Nocturno 144 na full perki. I to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach. Także trzymajcie się i do następnego. Bajo!